Siemanko, jestem za kierownicą i pewnie nie powinienem nagrywać teraz. Ale taki szybki wstępik tutaj zrobimy. Jadę sobie właśnie do Krakowa, gdzie całą drużyną w sumie będziemy na meczu Wisły Kraków z Arką Gdynia. No i jedziemy głównie tam oczywiście zobaczyć mecz. Miejmy nadzieję, że Wisła w końcu się odbije. Ale to też fajne dla nas, znaczy być może fajne, zobaczymy co z tego będzie, to, że będziemy ogłoszeni oficjalnie na stadionie Wisły w trakcie meczu, w sumie w przerwie. No i ciekawe jak to będzie, fajnie będzie na pewno wyjść przed publikę, myślę, że z 10-tysięczną, ale zobaczymy jaka będzie ich reakcja, więc sprawdźmy to. Siemanko, jesteśmy już na stadionie Wisły, do meczu jeszcze 2 godziny. Tu mamy chłopaków, siedzimy, zaraz będzie mecz w FIFA, grany przez naszych zawodników. Jaki wynik meczu obstawiasz, Mio? Wisła Arka. 2-1. Dla? Dobra. Każdego pytam po kolei. Nie, teraz sprawa ważniejsza. Jaka? Admin pyta, czy od 11 do 20 listopada mamy jakiś mecz, czy wiesz? Ta osoba musi sprawdzić kalendarz. Koliduje. One moment, dostaniemy chyba invite'a do Coastal i Bania Luka, tak swoją drogą. No teraz ważniejsze sprawy, jaki wynik meczu typujesz? Tego meczu? Tak, czy Wisły. Czy Pakt? Nie, Wisła Arka. Zobaczymy, czy ktoś trafi, nie? Ja typuję, to będzie wielkie przełamanie. Wszystko wpisane? 3-0 dla Wisły. Dobra, twardy też się w to bawisz. Ale pytasz o FIFA-wy mecz, nie, czy piłkarski? Nie, ważny wynik prawdziwego meczu piłkarskiego. No to ja bym powiedział 4-0 dla Wisły. Ostro. A Paxi, widzę, że ty już się przygotowujesz na mecz. No ja. Ja wychodzę. Mam pytanie do ciebie. Pierwsze 11. No. Jaki wynik meczu obstawiasz Wisły? Ten prawdziwy, nie FIFA. Prawdziwy? Prawdziwy. Ten na murawie, co biegają. 3-2 dla Wisły. Ale co to za różnica? Dobra. Tak mówię. A i tak byśmy byli wprost. Jeszcze dwie osoby, bo kapera nie ma. Jakbyśmy się z open dostali. Muszę ci przerwać, jaki wynik meczu obstawiasz? Wisła Arka, nie ten, tylko na murawie. No tak, wszyscy wiem. Myślą chyba o FIFA. Wydaje mi się, że 2-0 dla Wisły. Okej. Okay. I Boski, ostatni. Mecz jaki dzisiaj wynik? 1-1. 1-1. 1-1. 1-1, jestem pewny. A Spakt? Nie, no to jest 2-0. 2-0 to każdy powie. To nie było mi, wytnij to. Czemu? Możesz mu zrobić screena. No właśnie, zrobię mu może. Napisz mu Wesk to follow up albo coś takiego. Bo nie musimy grać w Wesku, jak dostaniemy do klubu. Dobra, czemu mam to wyciąć, Boski? Proszę? Czemu mam wyciąć? Bo w stronę przypał, jak wyjdzie 1-1. No nie, no bo to jest obstawianie, wiesz. 1-1 będzie. No dobra, no 1-1 dla Wisły. Polepszy. Mamy karne. Mecz kończył się 0-0, 1-1, bo grali mecz rewanż. Góra! Ale pa! To wcześniej wyłączał. Menio, jeszcze mam sprawę do ciebie, musisz opowiedzieć jedną rzecz. No. Dlaczego nie ma kapera z nami dzisiaj? Bo kaper jest chory. Rozchorował się dzisiejszej nocy. Taki dziwny zbieg okoliczności, no. Nie? Akurat w noc przed wyjazdem kaper się rozchorował. Podobno siedzi na kiblu cały czas. Do tej pory legenda głosi, że dalej stara. Dalej siedzi na kiblu, tak. Nie? Też tak słyszałem. No i kapera nie ma, jesteśmy wszyscy bez kapera. Będziemy chodzić na stadion bez niego. Bardzo miałe gwiazdy do góry, bo za chwilę zostanie rozśpiewany a cappella film Białej Gwiazdy. Do przerwy 0-0, zaraz się kończy połówka, a my idziemy wyjść na murawkę. Mój fotograf zadba o to, żebym dobrze tam wyglądał. Najlepszy kamerzysta na YouTubie polskim. Weź jeszcze tę maskę załóż. To, wtedy worek. Worek, przepraszam, no. A teraz maska, no. Wiesz, jakoś tak śpiewali sobie, jak wychodzi z sobą. Ja mam ekspero, zawsze wychyla za sobą. Pero straci G? Nie, ludzie mnie tam znają, bo to ludzie przyszli nie na mecz, tylko mnie oglądać. Teraz jak wyjdę, to będą pewnie oklaski same, pomacham ludziom. Ale fanki, nie? Fanki pewnie też, w sumie zobaczymy, nie? Żeby potem Instagram nie pękał w szwach od wiadomości. A to raczej jest normalne już u mnie, wiesz? Takie życie gracza CSGO.
Grzesiu, jak tam? Powiem ci, że spodziewałem się, że będzie gorzej. Nie było gwizdania, nie było ani oklasku. Czyli przeszło tak, wiesz, lajtowo, nie? Jestem zadowolony raczej, no co? Fajnie tak sobie tu być, nie? Wiesz. A co, teraz druga połowa przed nami? Mam nadzieję, że nasi strzelą w końcu, bo meczyk w miarę wyrównany. I będzie dobrze, nie? Tak jest. Jak tam panowie zadowoleni? Zajebiście było. Tak? No, serio. Mega. A tobie mega. Kaper? Teraz będziemy świetnie. Jak kaper? Dobrze. Waga podobna. Podobna. Umiejętności troszkę lepsze od kapera, ale... Ale weź to też tam wrzuć do vloga, nie? No tak, Bejo tutaj, no. Jasne. FIFA player, nie? Wygrał dzisiaj meczek, to wiesz, no muszę spromować, nie? Wygrał. No dobra, przepraszam. Wygraliśmy. Wygraliście. Tylko twojego nika nie umiem do końca odwiedzić jeszcze. Cyanide. Okay. Jest tam Kuba, nie widać go wyraźnie, ale to on. Wchodzi zaraz. Koniec meczu! 0-1 przegrywa nasza Wisełka. Powiesz coś o meczu? Trzech zdania? Koniec dzisiejszego spotkania. Bez komentarza. No niestety, niestety. Elo, właśnie wracam do domu po meczyku. Tu jestem. Odwozem już moich ziomeczków. I co? Mecz, no średni, słaby. Nie ukrywam, no mogło być dużo lepiej. No, ale cóż, takie życie, może w następnych będzie lepiej. A mi ogólnie wypad się podobał, zaprezentowali nas fajnie. Może nie było widać, ale było 14 tysięcy osób dzisiaj na stadionie. Bo to był spory stadion i no, nie był też zapełniony i wyglądało, że jest nie, ale było dzisiaj dużo osób w miarę. No i fajne przeżycie, fajnie bardzo było. Mieliśmy też spotkanie ze sponsorem Olin, też bardzo w porządku ludzie, więc wypad jak najbardziej. No tak, no dzisiaj szybko wracamy wszystko do domów, bo mamy dużo CS-a w przyszłych dniach, także bądźcie z nami. Będę też częściej wrzucał takie krótkie vlogasy. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jak chcecie jakiś content inny czy coś, to piszcie w komentarzach, co mogę zarzucić. Także zapraszam was do subskrypcji tego e-sportowego, CS-owo, ekstra fajnego kanału na YouTubie. Zapraszam was na moje Instagramy i Facebooki. No i trzymajcie się, elo.